12 rok 1.6 diesel, 6 euro. A tu jest poliftowe, to będzie drożej. No nie, to nie patrzymy. Za piątkę nie oddasz. Nawet nie chciał dyskutować przy tej cenie, co podał, bo dzisiaj go kupił dopiero. Tak to jest, że jak świeżo stojące. No to właśnie to, dlatego... To jest szóstka w ogóle, nie piątka. Szóstka, bo to jest piątka. No. Te tyły takie mają brzydkie. Podobne cholery. A ten Turan? To jest na ze zwykłym kijem, no, proszę Państwa. Co mi tu pozamykali? Budkę. Mogli to mi gdzieś zamykali. Czekaj, jeszcze pochodzimy trochę. Ja tu Aliką macham, nawet nie wiem który. Wszyscy w brodach, tacy do siebie podobni. Jak ten cały dzień na dupie pod kąpem siedzi. No, to prawda. Jak taka praca u Ciebie szczególnie. Dawaj, tu przez krzaki przejdziemy. Przez krzaki, Boże, przez auta. Jak w lesie. Tu są maluchy. Pytacie o B5, czy są? No są. A ludzie pytają, czy jeszcze Passaty stare są. Z LED-ową listwą do jazdy dziennej, mój Boże. Pol się podpisał na Passacie. W 13 roku to było. Kurde, poumierali wszyscy. Pojedziemy tam? Może przemkniemy. Raczej nie. Chodź skrótem, bo tam już dalej... A nie, coś tam jeszcze jest na rogu. Dobra, przepraszam. Jestem w stanie z narożny już. A trójka w 1.6. Ja trójka w automacie w 1.6, tylko czym? Ale chyba rejestrację widziałem, czy mi się wydaje. Wszystko można wyrejestrować. To ma rejestrację i fotelik, nie? To przyjechał z dzieckiem do roboty. Dziecko robi teraz grilla tatusiowi. Wszystko się musi zgadzać. Wbijamy? Krzaczory? Pyk. Fajne otwarcie maski. Co tu się dzieje? O tym golfie mówiłem, tylko o tym, co obok stoi. Coś tu grzebali, bo nie ma dekla, czy tak ma być? Nie, tu jest grzebane. Aha. Prądu nie ma. Dobra. O tym mówiłeś, co? Manualna. Znowu szósteczka w manualu, znowu kolejna piękna. Ale miała fajny wypas. Skrzynia piątka, on będzie 1.9. No. Zainteresujmy się. Tu ma lekko drzwi i błotnik, ale gdzieś tam się dotknęły razem. I są takie bez szału, ale to nic, nic wielkiego. Fotel wygląda świetnie, jeden i drugi. No, popytamy o niego. A, czekaj, siedzenie grzane. O chłopie, kogo tu zaatakować? Tu kłódkę na drzwiach widzę jakaś. Nie ma z kim gadać. No nie ma z kim rozmawiać. Widzu, który chciał, a się boi zlecić. Z 10 dzisiaj. Czy się nic o niej nie wiem. Nie ma nikogo niestety, budka na kłódkę. Trudno. Trudno, no. Też mnie przykro. A jakże przykro. Przejdę chyba tędy, przemknę. Auć! Nic ciekawego. Auto Batmana jest. Kolejny gol. Czekaj. Na tym pochłopieśnika nie ma tego. O skubańcu. W tak rodzinnym pojeździe jak Mazda. Mazda kłódka, to jest tego samego. Jak Mazda 5, takie ozdoby eleganckie, to rzecz bardzo rzadka. Tu już naklejkę zdarł, tylko został cień. Został Spiderman. Tu jest chyba za nowo. Co z tym montkiem? To drogie auto, bo to nowe. Co z tym montkiem?
No są, ale to wiesz, tak będziemy łazić. Jak jest coś fajnego, czemu tego nie oglądasz? Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.